Guten Tag, hallo. Witam Was w serii odcinków Niemiecki w 10 minut, w 19 odcinku. Dzisiejsze słówka są łatwe do zapamiętania, mam nadzieję, że nie będziesz mieć z nimi problemów. 30. 30. 21. 21. Die Minuten. Minuta. Die Minuten. Minuta. Zechcein. 16. Zechcein. 16. 17. 17. Spielen. Das Spiel. Die Spiele. Grać, bawić się, zabawa, gra. Spielen. Das Spiel. Die Spiele. Grać, bawić się, zabawa. Das Viertel, die Viertel, Quadrans. Das Viertel, die Viertel, Quadrans. Vor, przed. Vor, przed. Wenig, mało. Wenig, mało. Zwanzig, 20. Zwanzig, 20. Zwróć uwagę, że podaję tylko niektóre liczebniki i tutaj odsyłam do prezentacji na temat liczb. Tu przedstawiam tylko niektóre, które warto zapamiętać, trochę inaczej są budowane niż pozostałe liczebniki. A teraz znana Tobie formuła, powtórzysz i dowiesz się, co powiedziałeś. Eine Minute. Eine Minute. 16 und 1 ist 17. 16 und 1 ist 17. Wie viele Minuten hat eine Stunde? Wie viele Minuten hat eine Stunde? Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. 21. 21. Lange spielen. Lange spielen. Vor 5 Minuten. Vor 5 Minuten. Nach 2 Stunden. Nach 2 Stunden. 30 Minuten. 30 Minuten. 31. 31. Das Viertel. Das Viertel. Spielen. Spielen. Ein Viertel hat 15 Minuten. Ein Viertel hat 15 Minuten. 18. 18. Du hast noch eine Minute. Du hast noch eine Minute. Ich spiele nicht mit. Ich spiele nicht mit. Zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit. Kurz vor 6 Uhr. Kurz vor 6 Uhr. 30. 30. Meine Uhr geht vor. Meine Uhr geht vor. Wenig. Wenig. Wenig Zeit. Wenig Zeit. Jeśli nie odróżniasz Uhr od Stunde, bo jedno i drugie jest godziną, to zapraszam Cię na wykład. Widzisz tutaj link. Dowiesz się, czym się różni Uhr od Stunde. Czy pamiętasz już 10 nowych słówek? 30. 30. 30. 21. 21. 21. Die Minute. Die Minuten. Die Minute. Die Minuten. Minuta. 16. 16. 16. 17. 17. 17. Spielen. Das Spiel. Die Spiele. Spielen. Das Spiel. Die Spiele. Grać. Bawić się. Zabawa. Das Viertel. Die Viertel. Das Viertel. Die Viertel. Quadrans. Vor. Vor. Przed. Wenig. Wenig. Mało. 20. 20. 20. A teraz zobaczymy, czy potrafisz odnaleźć tłumaczenia. Es ist kurz vor 9. Dochodzi 9. Ich komme spät. Przyjdę późno. Ich habe viel Zeit. Mam dużo czasu. Wie viel Zeit hast du noch? Ile masz jeszcze czasu? Du hast 10 Minuten dafür. Masz na to 10 minut. Willst du mit mir spielen? Chcesz ze mną zagrać? Ich komme in 10 Minuten. Przyjdę za 10 minut. Wie spät ist es? Która jest godzina? Geht deine Uhr nach? Czy twój zegarek się późni? A teraz twoje zadanie. Uzupełnij tłumaczenia, zanim pojawi się rozwiązanie. In wenigen Minuten helfe ich dir. Za kilka minut pomogę ci.
Wie viel ist 16 minus 6? Ile jest 16 minus 6? Wie viele Minuten hat ein Viertel? Ile minut ma kwadrans? 30 minus 10 gleich 20. 30 minus 10 wynosi 20. Meine Uhr geht 2 Minuten nach. Mój zegarek spóźnia się o 2 minuty. Der Vater kommt spät nach Hause und hat wenig Zeit für sein Kind. Ten ojciec przychodzi późno do domu i ma mało czasu dla swojego dziecka. Um wie viel Uhr kommt ihr zu uns? O której godzinie przyjdziecie do nas? Das Kind will jetzt mit seiner Mutter spielen. To dziecko chce teraz bawić się ze swoją mamą. Teraz będziemy tłumaczyć w odwrotną stronę. Za kilka minut pomogę ci. Jak to będzie po niemiecku? In wenigen Minuten helfe ich dir. Ile jest 16 minus 6? Wie viel ist 16 minus 6? Ile minut ma kwadrans? Wie viele Minuten hat ein Viertel? 30 minus 10 wynosi 20. 30 minus 10 gleich 20. Mój zegarek spóźnia się o 2 minuty. Meine Uhr geht 2 Minuten nach. Ten ojciec przychodzi późno do domu i ma mało czasu dla swojego dziecka. Der Vater kommt spät nach Hause und hat wenig Zeit für sein Kind. O której godzinie przyjdziecie do nas? Um wie viel Uhr kommt ihr zu uns? To dziecko chce teraz bawić się ze swoją mamą. Das Kind will jetzt mit seiner Mutter spielen. Sprawdź, czy przetłumaczysz 10 słówek. 30. 30. 21. 21. Minuta. Die Minute, die Minuten. 16. 16. 17. 17. Grać, bawić się, gra, zabawa. Spielen, das Spiel, die Spiele. Kwadrans. Das Viertel, die Viertel. Przed. Vor. Mało. Wenig. 20. 20. Jeśli nauka niemieckiego z odcinków Niemiecki w 10 minut to dla Was za mało, albo chcielibyście się uczyć niemieckiego przez zabawę, to zapraszam do naszej grupy na Facebooku Niemiecki w Szkole i pamiętajcie, że już na takim etapie jest sporo ćwiczeń na stronie niemiecki.co. Wszystkie zaznaczone zielonym kolorem możecie próbować rozwiązywać. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Ustal właściwą kolejność. Jak widzisz, wyrazy w zdaniach są poprzestawiane. Musisz ułożyć je według poprawnej kolejności, bo przecież Niemcy bardzo lubią porządek i zdania mogą być tylko w ściśle określonym porządku. Nie wolno dowolnie przestawiać słów. A więc, twój zegarek spieszy się o 3 minuty, to... Deine Uhr geht 3 Minuten vor. Jest krótko przed 11, czyli zaraz 11, dochodzi 11. Es ist kurz vor 11. Jest 17.30. Es ist 17.30. Za 5 minut wychodzę. In 5 Minuten gehe ich aus. To dla mnie za mało. Das ist mir zu wenig. Uzupełnij pytania, odnajdź tłumaczenia. Wo liegt meine Uhr? Ich weiß nicht. Liegt sie nicht auf dem Nachttisch? Seit wann steht der Mann vor deinem Haus? Ich glaube, seit einer Stunde. Wann gehst du aus? In 5 Minuten. Ich muss mich noch anziehen. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? 10 Stunden und das ist mir zu viel. Wie alt bist du? Ich bin schon 21 Jahre alt. A teraz już tylko sprawdź, czy zapamiętałeś 10 nowych słówek. 30. 30. 21. 21. Minuta. Die Minute, die Minuten. 16. 16. 17. 17. Grać, bawić się, zabawa. Spielen, das Spiel, die Spiele. Kwadrans. Das Viertel, die Viertel. Przed. Vor. Mało. Wenig. 20. 20.
Wiedziałam. Na pewno już niemiecki jest twoim nowym hobby. Auf Wiederhören. Tschüss.